Witam serdecznie na kolejnej lekcji z cyklu Ostrzeżenie. Kiedyś robiłem taką lekcję, gdzie Was ostrzegałem przed słowem chwila. Nasza chwila, a angielska chwila to dwie różne rzeczy. Link do tamtej lekcji macie u góry i też w opisie. A dzisiaj ostrzeżenie co do nocy. Co to jest noc? My generalnie traktujemy noc za jakiś tam okres czasu, póki jest ciemno. Natomiast w języku angielskim noc jest tylko i wyłącznie do północy. Sama północ, czyli godzina 00:00, jest jeszcze nocą. Ale minuta po północy już jest, uwaga, nad ranem. I dla Polaków to jest nie do pojęcia. Czyli przykładowo takie zdanie. We all left the party at 3 in the morning. Czyli my wszyscy czas przeszły opuściliśmy imprezę o 3 i trzeba powiedzieć nad ranem. I tu Polacy mówią, ok, może rzeczywiście o 3 jest nad ranem. My generalnie mam wrażenie, traktujemy, moglibyśmy powiedzieć nad ranem mniej więcej od godziny 4-5. Ale zobaczcie, tu mamy 1 i my powiemy w nocy. Poszedłem o 1 w nocy. Nie, po angielsku o 1 nad ranem, in the morning. Ewentualnie ten skrót AM z łaciny. Czyli we finally arrived at the hotel at 1 a.m., ok? I zamiast a.m. mogę powiedzieć in the morning, o 1 nad ranem. I teraz popatrzmy na taki ciekawy, ważny zwrot, dość często używany. The early hours of the morning. Wczesne godziny ranka. Co to jest dla nas? No dla mnie osobiście to jest powiedzmy 4-5 nad ranem. Ale tu jest właśnie ranek. I te wczesne godziny to jest jeszcze wcześniej, więc tym bardziej bliżej północy. Więc definicja słownikowa mówi, że to jest czas between 12 o'clock at night, czyli 12 godzina w nocy, and the time when the sun rises. Tu mi się skleiło, ale oczywiście to jest oddzielnie orzeczenie. Rise to jest wstawać, czyli słońce wschodzi. I przykładowo, we set up talking until the early hours, tak? To of the morning można skasować i zostaje samo the early hours. Czyli siedzieliśmy rozmawiając do kiedy? Do wczesnych godzin poranka. I teraz, która to jest godzina? Kiedyś takie zdanie pokazałem native'owi i się spytałem, no to która to jest dla ciebie godzina? 4, 5, 3? Czy to rzeczywiście może być 1, jak my to mówimy w nocy? On mówi tak. On powiedział, że to jest tak nieprecyzyjne, że on tak naprawdę w ogóle by czegoś takiego nie użył, tak? Tylko by sprecyzował, że siedzieliśmy po prostu na przykład do 5. Więc uważamy na taki zwrot. I żeby nie być gołosłownym, takie zdanie padło w pewnym zestawie, w pewnym egzaminie. Zobaczcie. He came back home shortly after midnight. On wrócił do domu krótko po północy, tak? Krótko po północy to powiedzmy, nie wiem, 15 po 12 w nocy. I należało zrobić parafrazę, czyli zmienić to zdanie w inne zdanie, żeby znaczyło to samo i narzucono early hours. I tu uczniowie zgłupieli. Ale jak early hours? Przecież w te wczesne godziny poranka to była 4-5, no to jak zaraz po północy? Ale taka była właśnie odpowiedź w kluczu. He came back home in the early hours of the morning, tak? Wrócił do domu we wczesnych godzinach ranka. I to było właśnie krótko po północy. Uważamy na to.